Dzień dobry Państwu, 25 lutego 2023 roku. Jesteśmy w Przysusze, wczoraj wróciłem z Zakopanego. Dzisiaj, proszę Państwa, nadeszła chwila, zbliża się chwila odbioru tego Fiata. To jest Fiat 125P Bułgar, znany Wam oczywiście większości przynajmniej z Was. Poczekajcie, zapalimy tu jakieś światło. Wzbudzał chyba największe emocje wśród całej kolekcji, którą wystawiłem na sprzedaż. W zasadzie mógł się sprzedać pierwszego dnia, ale no powiem Wam szczerze, nachodziły mnie lekkie wątpliwości. No i przynajmniej chciałem zorganizować to tak, żeby sprzedać je wszystkie, a nie pojedynczo. No póki co można powiedzieć, że został tylko Buick, no chyba że reszta nie będzie odebrana, to może coś się zmieni. Natomiast myślę, że część z Was już gdzieś tam może wyczytała, jakie są plany i prawdopodobnie tak się to skończy, czyli będzie ukłon w stronę motoryzacji niemieckiej, ale tej z lekko wyższej półki. Mniejsza o to. Na razie czekam, aż odjadą i sprawa będzie załatwiona, w sensie już nie będzie odwrotu. No i teraz tak, zastanawiacie się pewnie, wielu z Was psioczyło bardzo, że no jak to w ogóle możliwe, że auta polskie, że takie ceny, że to jest tylko warte u nas, że to tylko sentyment, że nikt tyle przecież nie płaci, że to są ceny tylko na OLX-ach. A to teraz już Wam tłumaczę, że to nie są ceny tylko z OLX-ów. Ja sam osobiście z przyjemnością zawsze wybieram egzemplarze, te droższe właśnie. Te, które mają niski przebieg, te, które mają stan fabryczny, te, które nie wymagają remontu, no chyba że coś drobnego, ale na pewno nie blacharka. Te egzemplarze oczywiście są droższe. To jest egzemplarz, jednak okazało się, że chyba za tanio wystawiony, bo proponowaliście, kilku z Was proponowało kwotę wyższe niż tą, której sobie zażyczyłem i za którą zostanie sprzedany, no ale słowo się rzekło. No to nie ma odwrotu, zwłaszcza że auto zostało zadatkowane. Wracając do tematu, sam osobiście lubię zapłacić za dobre egzemplarze, a teraz okazuje się, że wystawiając na sprzedaż, sporo z Was też jest chętnych zapłacić więcej za dobry egzemplarz, a przede wszystkim sporo z Was jest chętnych, tak samo jak ja, zapłacić kupę kasy za auto polskie, co dla wielu z Was jest w ogóle niewyobrażalne, śmieszne, wręcz wyśmiewane na wszelkie sposoby. Natomiast prawda jest taka, że te samochody schodzą, one są w obrocie, kupa ludzi się nimi interesuje i z pełną świadomością uważam, że to jest dobra inwestycja. Może niekoniecznie lokata, bo tutaj ciężko przewidzieć te skoki, ale na pewno zabezpieczą Wasze pieniądze takie samochody z takim samym powodzeniem, co auta niemieckie czy inne, francuskie. Nawet jak się okazuje, zabezpieczają kapitał auta amerykańskie, na co w sumie nie liczyłem, ale też mają branie. Nawet Oldsmobile, proszę Państwa. Na początku nikt się nim nie interesował. No a teraz zaczęły się telefony. Auto już tak naprawdę jest, można powiedzieć, sprzedane. Jeszcze nie jest odebrane, ale niedługo będzie. Więc póki co temat tutaj z Oldsmobilem jest nieaktualny. No a tu dzisiaj około 12 przyjedzie laweta po Bułgara. Niestety pogoda jest jaka jest. Leje, no ale auto jest zabezpieczone w kraunie, jak wiecie, więc chyba można powiedzieć, że jest bezpieczne. Ostatnio taki egzemplarz widziałem w filmie poświęconym Kuklińskiemu. Jack Strong nawet miał podobne lusterko jak moje, ale miał te lusterka, zdaje się, chyba z obu stron, w tym samym miejscu zamontowane. No i co, zanim nim wyjadę, no to muszę Wam powiedzieć, że teraz stojąc obok niego, to no to jest mi oczywiście szkoda, ale chcę iść za ciosem i chcę też resztę spieniężyć. Bo kiedy jak nie teraz, a zbliża mi się 40, więc chętnie sobie sprawię coś fajnego z tej okazji. Poza tym, tak jak Wam mówiłem w tym filmie,
w pierwszym filmie, który zapowiadał tą sprzedaż, nie wszyscy wtedy wierzyliście chyba w to, że to się stanie. Po prostu chcę mieć tych aut mniej. Nie chcę mi się tu dbać o wszystkie, doglądać. Tu zaraz myślałem o budowaniu garaży, ale myślę, że w porę się ogarnąłem. I póki co, no zobaczymy, jak długo w tym wytrwam. Póki co planuję mieć aut mniej, ale jednak, może nie chcę powiedzieć ciekawszych, ale no dobra, innych. Nie będę się tu rozwodził za mocno. Fiat 125P, rocznik 7.6, cena 35 tysięcy. No i co, jak się okazuje, za niska. Kilku z was było gotowych zapłacić 40 i więcej. I to bez oglądania tego samochodu. No wiadomo, było sporo filmów, więc mogliście się spodziewać, jak to auto wygląda na żywo. Ja tutaj nic nie ukrywałem, zresztą te filmy były kręcone od momentu odbioru tego samochodu. No tak to się porobiło, że za dużego Fiata trzeba zapłacić na przykład tyle, co za Opla Mantę. Taki przypadek znam. Nie wiem, za dobre W124, wyobrażacie sobie? Też trzeba tyle zapłacić. I co? I jest mnóstwo chętnych. Może dlatego, że jest to egzemplarz, no, strzelam, że jeden z lepszych na rynku. Tak naprawdę. I może dlatego, a będzie pewnie jeszcze piękniejszy, jak dostanie jakąś polerkę, bo lakier chyba nigdy nie był dotykany. Jest tutaj lekko zrysowany. On się jeszcze pięknie zaświeci. Ach, no cóż, no nie ukrywam, szkoda, wiadomo, ale kto wie, jeśli mi przejdzie, to taką kolekcję pewnie będę próbował odbudować na tych samych zasadach, czyli auta z małym przebiegiem i w stanie fabrycznym. To, co się tutaj sypie, to nie rdza, spokojnie, to są pozostałości po brzozach z wiosny. No dobra, tyle, bo się rozgadałem. Nie, Wadek? Tak. I co kupimy zamiast świata? No. Co byś chciał, żebyśmy kupili? Poloneza. Poloneza, ale przywaliłeś, Wadek. A wczoraj co oglądaliśmy na YouTubie? No, co to było? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. Może to jest jakiś znak. Dobra, tutaj kończę, proszę Państwa, i zaraz muszę go wyprowadzić, żeby go przejrzeć i wydobyć z niego moje prywatne rzeczy.